wydarzeń. Monika Kuzio-Czapka, witam Państwa. W Politechnice Koszalińskiej ruszyła szkoła doktorska. Zastąpiła ona studia doktoranckie. Do studia zaprosiłam dzisiaj profesora Tomasza Krzyżyńskiego, dyrektora Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej. Witam serdecznie. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Czym różnią się te dwie formy edukacji? Dotychczasowe studia doktoranckie będą trwały jeszcze do czasu ich zakończenia, czyli przez okres około 3 lat. Natomiast szkoła doktorska jest nowym rozwiązaniem w systemie szkolnictwa wyższego, która zastępuje studia doktoranckie. Studia doktoranckie były prowadzone przez wydziały, które miały uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego, czyli miały najwyższe uprawnienia akademickie. W nowej rzeczywistości prawnej to nie wydziały mają te uprawnienia akademickie do nadawania stopni, a organy kolegialne wskazane w statucie. W przypadku Politechniki Koszalińskiej to jest Senat, ale Senat będzie nadawał stopnie na wniosek tzw. rad naukowych dyscyplin. Te rady naukowe dyscyplin zastępują dotychczasowe działanie rad wydziału. W związku z tym szkoła doktorska pojawia się jako rozwiązanie, które łączy ze sobą kształcenie doktorantów przygotowujące do przygotowania do wystąpienia z rozprawą doktorską, a radami dyscyplin naukowych, które te stopnie nadają. System pozornie wydaje się skomplikowany. W rzeczywistości jest o tyle prostszy, że jest jedna szkoła doktorska, która kształci we wszystkich dyscyplinach naukowych, w których uczelnia ma prawa doktoryzowania. No właśnie, jak to wygląda na Politechnice Koszalińskiej? W jakich dyscyplinach mogą się kształcić przyszli doktorzy? Kształcimy w trzech dyscyplinach. To jest inżynieria mechaniczna, najliczniejsza, jeśli chodzi o dotychczasową liczbę słuchaczy studiów doktoranckich. Później jest inżynieria lądowa i transport. To poprzednio było budownictwo na drugim miejscu. I trzecia dyscyplina to jest automatyka, elektronika, elektrotechnika. To jest ta trzecia dyscyplina wskazana przez rektora i przez społeczność akademicką jako te dyscypliny wiodące. I tam również są te uprawnienia do doktoryzowania. Czy w tych wszystkich trzech dyscyplinach będą się kształcić przyszli doktorzy? Te dyscypliny, w których kształci szkoła doktorska, to są te trzy, które wymieniłem. One zastępują stare, jest mniej w tej chwili dyscyplin. One są wskazywane przez ministra, rozporządzeniem ministra i tak jak powiedziałem, ta inżynieria mechaniczna zastępuje dotychczasową mechanikę budowy maszyn czy mechanikę. Inżynieria lądowa i transport zastępuje budownictwo i transport, które były dyscypliną. Także można powiedzieć, że wszystko jest jak gdyby po nowemu, a te rady dyscyplin będą również w cudzysłowie obsługiwały te stare studia doktoranckie i nadawały stopnie tym słuchaczom tych starych studiów doktoranckich w tych nowych dyscyplinach. Natomiast szkoła doktorska, którą rozpoczęliśmy wczoraj, ma się zajmować kształceniem, przygotowaniem doktorantów do tego, aby przedłużyli rozprawę doktorską za te 4 lata. Ile osób jest na pierwszym roku? Limit wynosił 20 osób. Mamy w tej chwili 15 słuchaczy. Także w 3/4 występy wypełniliśmy ten limit, ale trzeba pamiętać, że to była górna granica. Spodziewaliśmy się około 10. Kandydatur mamy 15. Rekrutacja jeszcze jest otwarta, znaczy jeszcze do końca listopada można aplikować, ale myślę, że utrzymamy tę liczbę 15 osób. Na czym polegają takie studia doktoranckie? Jak przebiega ten proces edukacji? No właśnie, to nie są studia doktoranckie, to jest szkoła doktorska, to jest troszeczkę inaczej. To nie jest trzeci stopień studiów. Polega to ogólnie rzecz biorąc na tym, aby przygotować doktoranta w kilku aspektach. Mianowicie on powinien opanować warsztat badawczy, to znaczy powinien nauczyć się tego, w jaki sposób organizować swoją pracę naukową, w jaki sposób formułować cele, zadania, zakres. Do tego celu, do osiągnięcia tego celu ma również służyć promotor, który jest w ciągu dość krótkiego czasu na początku tej drogi naukowej przez doktoranta dobierany. Może być więcej tych promotorów, może być promotor pomocniczy, to jest ten opiekun naukowy. Następnie w ciągu 6 miesięcy powinien również sformułować tematykę badawczą. No to 6 miesięcy obydwa te procesy, 3 i 6 miesięcy. Czyli krótko mówiąc, szkoła doktorska to jest taka instytucja, która z jednej strony prowadząc kształcenie na przedmiotach wspólnych dla tych trzech dyscyplin, ma dać te podstawy badawcze, podstawy warsztatowe. Doktorantowi tu wspomnę jeszcze o tym, że będziemy mieli zajęcia z osobami, które mają doświadczenie w przygotowywaniu realizacji projektów,
europejskich, naukowych, czy kwestie prawne i etyczne związane z prowadzeniem badań naukowych, czy też język angielski, czy też podstawy pedagogiki, to są te rzeczy wspólne dla tych trzech dyscyplin. W pewnym momencie musi nastąpić jak gdyby rozdzielenie, no bo wprawdzie można powiedzieć, że no podstawy mechaniki i elektrotechniki no to są dość znane, można opisać w podobny sposób, jeśli chodzi o sformułowanie matematyczne, ale jednak te współczesne dziedziny bardzo się dyscypliny od siebie różnią. W związku z tym są drugi blok zajęć, to są przedmioty specjalistyczne. To są te przedmioty, których właśnie te rady naukowe dyscyplin, wydziały, będą organizowały kształcenie specjalistyczne dla tych doktorantów. Czyli reasumując, część jest wspólna przez jakiś czas, a już od drugiego semestru czy później kształcenie jest w dyscyplinach, natomiast zakończenie jest w ciągu 4 lat, kończy się przedłożeniem rozprawy doktorskiej. Zainteresowanie studiami doktoranckimi jest teraz no, dość duże, można by powiedzieć. Dlaczego młodzi ludzie wybierają takie studia? No właśnie też zastanawialiśmy się, właśnie wczoraj rozmawialiśmy z naszymi kandydatami. No, motywacja musi być, wydaje się, jednak wewnętrzna. To znaczy, to musi być potrzeba rozwiązania problemów jakichś takich nietypowych, bo to jest jednak ciężka praca. To nie jest tak, że się przyjdzie o 8, wyjdzie o 16 i można o tym zapomnieć. To raczej przez 4 lata no, trzeba pracować. Jeżeli to jest jeszcze praca eksperymentalna, to pewnie jeszcze dłużej. Więc na pewno musi być jakiś motor wewnętrzny do tego, żeby podjąć tego typu działania. A jeśli chodzi o kwestie finansowe, no na pewno teraz to stypendium, które jest przyznawane doktorantom, ma jakoś wspomóc. To minimalne stypendium, które ma dostać doktorant, jest uzależnione od wynagrodzenia minimalnego profesora. To jest około 3000 zł po pozytywnej ocenie po 2 latach, jest trochę wyższe. Do tego mogłoby stypendium, tak. Mhm. Ono jest, że tak powiem, nienaruszalne. Do tego jeszcze dochodzą świadczenia w postaci składek ZUS, czy ten powszechny, ta składka chorobowa tak zwana. Więc powinno to sprawiać takie warunki w miarę stabilne dla doktorantów. Powinni się skupić na pracy badawczej. Co może ich motywować? No na pewno, jak patrzymy na obecny rynek pracy, nie kwestie finansowe, nawet jeżeli uznamy, że to jest dość wysokie stypendium, to jest prawie tyle, co zarabia asystent w uczelni, ale na pewno nie to. Wydaje mi się, że tak jak powiedziałem, musi być motywacja do tego, aby coś zrobić i chęć, czy też może przyszła praca w uczelni. Doktorant kojarzył się kiedyś z prestiżem. Czy obecnie ta grupa jest uważana za elitarną? Myślę, że w uczelni na pewno doktorant jest siłą napędową, bo doktorant to jest ta osoba, która ma najwięcej energii. Nie ma co, tak to zawsze było po prostu. Doktorant jest szybki, potrafi bez namysłu rozwiązywać pewne problemy, ma więcej energii i też więcej czasu, no, pod warunkiem, że nie ma jakichś uwarunkowań rodzinnych. Więc na całym świecie jest tak, że naukę ciągną doktoranci. No to nie muszę mówić tu o jakichś wielkich przykładach, ale no cała nauka w Stanach Zjednoczonych czy w Europie Zachodniej to są właśnie doktoranci, właśnie zwłaszcza za oceanem. To oni organizują tą pracę, oni ściągają tych najlepszych z całego świata i są najlepsi. Więc na pewno jest to siła napędowa nauki. Na pewno też te pomysły, które generują doktoranci, mogą być później przełożone na produkty innowacyjne. To wszystko zależy od tego oczywiście, jaki jest probator, jakie jest otoczenie społeczno-gospodarcze. Taki prestiż doktoranta, jak pani pyta o to, myślę, że jest na pewno trudna sytuacja dla młodego człowieka, bo on no, ma dużo zadań, jakieś ograniczone możliwości, ma jeszcze obowiązki w katedrze czy w zakładzie. Na pewno jest obciążony tym wszystkim, ale na pewno wydaje mi się, że prestiżowo, jeśli chodzi o liczbę publikacji, które jest w stanie napisać, czy jego aktywność, no to jakiś tam prestiż na pewno mu daje, nie jakiś tam tylko spory, myślę. Czy doktoranci na Politechnice Koszalińskiej będą prowadzić też zajęcia? Nie, właśnie to jest też ta różnica. Oni mają w programie obowiązek praktyki dydaktycznej i jest to zapisane w ten sposób, że albo to może być uczestnictwo w zajęciach, na przykład w laboratoriach, gdzie potrzebna jest obsługa, gdzie nie może prowadzący sam tego zrobić, albo, czyli tak zwane współuczestnictwo w zajęciach, ale również mogą prowadzić, jeżeli mieliby takie życzenie. Czyli ta praktyka może być prowadzona w tej formie. Trzeba pamiętać, że nie wszyscy doktoranci będą kandydatami do pracy w uczelni i to nie zawsze tak musi być. To może być też człowiek, który chce zrobić studia doktoranckie, uzyskać stopień doktora, pracować w tak zwanym przemyśle. Więc ta praktyka dydaktyczna będzie traktowana w zależności od potrzeb. Właśnie moje kolejne pytanie miało dotyczyć
co dalej po studiach doktoranckich? Czyli właśnie nie wszyscy wiążą tą przyszłość z pracą w Politechnice Koszalińskiej. Czy generalnie jest tak, że to nie powinno tak być? To jest moje zdanie, może prywatne. Generalnie powinna być jednak mobilność. Ci doktoranci, którzy w tej chwili nawet są, informuję się, bo zagadnienia akademickie, powinni to w jakiś sposób robić, żeby to jednak miało związek z biznesem czy z praktyką gospodarczą. Ja uważam osobiście, że powinni zostać ci, którzy są na najpierw z kolei zmotywowani do kształcenia, ale jednak powinniśmy zasilać jednak otoczenie gospodarcze i to otoczenie gospodarcze może jeszcze jest słabe w cudzysłowie, w tym sensie, że wydaje się, że taki gotowy produkt powinni dostać. Oni też powinni uczestniczyć w finansowaniu tych badań. Myśmy przedtem mieli takie próby, już tutaj budowaliśmy na przykład ze współpracy z Kospelem, całe zaplecze badawcze powstało i przynajmniej jeden doktorat inny w toku i pracę na rzecz tego przedsiębiorcy, ale to jeszcze bardziej powinno być to wzmocnione i te 4 lata... Mimo tej współpracy z przemysłem, z przedsiębiorcami. Powinna być. Te 4 lata powinny być nie tylko samo kształcenie się, uczenie i rozwiązywanie złożonych zagadnień akademickich, ale również rozwiązywanie właśnie problemów praktycznych i tego byśmy też oczekiwali. Mhm. Sporo osób nie kończy doktoratu. Jaka jest tego przyczyna? Trudność? No, cała sprawność tej maszyny, w cudzysłowie można powiedzieć, jest dość niska w skali całego kraju. Kiedyś to było około 7%, więc naprawdę to nie jest dużo, ale to nie znaczy, że to są całkiem stracone lata, bo jednak w czasie tych studiów doktoranckich ten człowiek jakoś się jednak rozwija. Zwieńczeniem całego procesu jest uzyskanie stopnia doktora i tak jak powiedziałem, to nie jest tak, że skończy te 4 lata i mu się wręcza dyplom, tylko musi jeszcze złożyć tą pracę i musi wystąpić przed Radą Dyscypliny, musi być oceniony przez recenzentów zewnętrznych, więc to jest dość złożony proces i naprawdę to jest mało czasu, te 4 lata. No trudno powiedzieć, gdyby teraz hipotetycznie powiem, było to związane z jakąś umową cywilnoprawną, że my ciebie finansujemy, a ty musisz zrobić, może by to było sprawniejsze, ale są różne życiowe też zakręty i no nie można oczekiwać od wszystkich, tak jak od studentów, że jak zaczniesz studia, a mówię w przypadku takim do studenta, mówił, że student zacznie studia i ich nie skończy, że są roszczenia w stosunku do tego, żeśmy zapłacili za jego kształcenie. To jest podobna sprawa. Jeśli chodzi o studia, to tam ta sprawność też jest dość niska po pierwszym roku, jednak sporo studentów albo odchodzi, odpada. Albo zmienia, odpada. Także no, takie jest życie, powiedziałbym. Na pewno ta ocena okresowa po 2 latach to jest to takie sprawdzam i wtedy no, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale wydaje mi się, że doktorant musi być zintegrowany też z uczelnią, z zespołem, to wtedy idzie to łatwiej i jest sprawnie. Na pewno, reasumując, uczelni będzie zależało, żeby ta sprawność była wyższa, bo płaci to stypendium i ono jest takie, powiedziałbym, bezwarunkowe. Dziękuję bardzo za rozmowę. Profesor Tomasz Krzyżyński, dyrektor Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej, był moim i Państwa gościem. Dziękuję Państwu.